Prezydent Lubina Robert Raczyński przekazał działkę, na której lubiński oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami stworzy przytulisko dla psów i kotów odbieranych podczas interwencji. Tutaj z pomocą Urzędu Miasta i pana prezydenta Roberta Raczyńskiego udało się znaleźć działkę, aczkolwiek rozmowa o tej działce była już jakiś czas temu. Złożyliśmy wniosek do Urzędu Miasta, do pana Roberta Raczyńskiego już dużo, dużo wcześniej, także teraz, że tak powiem, tylko taki był impuls do działania. Musimy opuścić teren, na którym byliśmy do tej pory. Spowodowane jest to tym, że to jest teren prywatny, tam ma pani jakieś swoje tam plany i tak bardzo dziękujemy jej za to, że przez ten rok użyczyła nam działeczki, na której mogliśmy działać i postawić kojce, ale teraz fajnie by było być już na swoim. Działka znajduje się w okolicy Krzeczyna, tak by zwierzęta nie przeszkadzały mieszkańcom. Teraz lubiński TOS musi przenieść kojce dla podopiecznych. To wymaga dużo pracy, bowiem najpierw trzeba je rozmontować, przewieźć w nowe miejsce i tam ponownie zmontować. To będzie takie na czas, kiedy nie ma schroniska, żeby takiego pieska zabezpieczyć, czy kota, na czas leczenia, z interwencji i szybciutko wyadoptowujemy wtedy takiego pieska, tak? Czy kotka do adopcji oddajemy. Także to nie będzie takie przytulisko, że będzie tutaj tam miesiącami ten piesek czy kotek u nas przebywał, tylko szybciutko go ratujemy, leczymy i oddajemy do adopcji. A już potem, kiedy powstanie schronisko, myślę, że będzie taka naprawdę fajna współpraca i wtedy będziemy już tak działać. A współpraca ma być szeroka. TOS oraz Fundacja Się Karmi są bowiem w trakcie podpisywania porozumienia o współpracy z lubińskim ogrodem zoologicznym. Ogród zoologiczny jest w trakcie podpisywania porozumień o współpracy zarówno z lubińskim oddziałem TOZ-u, jak i z Fundacją Się Karmi. Współpraca ma na celu prowadzenie akcji edukacyjnych dla społeczności lokalnej po to, żeby w pierwszej kolejności uczyć ludzi, jak unikać tego, żeby zwierzęta cierpiały. I też w tych porozumieniach zapiszemy sobie ścisłą współpracę na temat projektowania i planowania schroniska, które ma powstać w Lubinie. Fundacja Się Karmi, która pomaga różnym organizacjom, które mają na celu dobro zwierząt, pomaga tego typu organizacjom. Staramy się wesprzeć finansowo organizację TOS Lubin, przenieść się na nowy teren, no i nawiązać nieco ściślejszą współpracę z miastem. Zanim wybudowane zostanie schronisko dla zwierząt w Lubinie, potrzebna jest dobra organizacja niesienia pomocy potrzebującym zwierzętom. Cały czas potrzebni są również wolontariusze. W pomoc zwierzętom angażuje się coraz więcej osób, nawet niezwiązanych ze stowarzyszeniem. Cieszę się z tego spotkania i tej współpracy z TOZ-em, bo myślę, że ta pełna koordynacja działań spowoduje, że mniej zwierzątek jednak będzie cierpiały, będziemy mogli im pomóc. Wolontariat, edukacja, to wszystko są rzeczy, które mam w planie i będę mogła realizować we współpracy z tą organizacją. Warto przypomnieć, że Lubin jest jednym z nielicznych miast w regionie, w którym od ponad 10 lat mieszkańcy nie muszą płacić podatku od psa. To było z inicjatywy pana prezydenta. Wiele osób nie płaciło nawet tego podatku i ściągnięcie tego podatku było trudne, więc pan prezydent uznał, że nie będziemy płacić tego podatku. I myślę, że mieszkańcy są zadowoleni, bo w niektórych domostwach są po 3 psy, więc rocznie ten podatek by opiewał, 450-400 zł. Przypomnijmy, że w 2024 roku podatek z tytułu posiadania psa został podwyższony. Właściciele czworonogów muszą obecnie płacić ponad 170 zł. Taki podatek obowiązuje m.in. w Legnicy.